Cześć! Powiem wprost. Obliczanie podatku dochodowego nie należy do prostych. Jest sporo kwestii, o których trzeba wiedzieć i które trzeba wziąć pod uwagę. Właśnie dlatego podatek dochodowy warto wyliczać automatycznie, na przykład internetowo. Jak dokładnie? No, do tego służą bardzo proste programy online. Działa to tak, że w takim programie wystawiasz faktury dla klientów, a tym samym zapisujesz swoje przychody. To od tych przychodów płacisz podatek dochodowy. Następnie dodajesz także koszty, czyli wydatki, które go zmniejszają, o ile są związane z działalnością firmy. Każdy taki koszt opisujesz, podajesz daty i załączasz skan dokumentu potwierdzającego wydatek. Może to być na przykład faktura. Jest to podstawa, która służy programowi do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Na tej bazie generuje się KPIR. Pod uwagę brane są składki ZUS, a także automatycznie tworzy się PIT 5. W odrębnej zakładce znajdziesz kwotę zaliczki na podatek do zapłacenia. Wystarczy, że dokonasz przelewu na konto fiskusa. Z kolei, gdy rok podatkowy się skończy, program internetowy pozwoli Ci wygenerować zeznanie roczne PIT. Będziesz mógł je na przykład wydrukować i złożyć w skarbówce. I sprawa z głowy. Teraz pytanie, który program internetowy do podatku dochodowego wybrać? No, ja ze swojej strony polecam infakt.pl, bo jest szybki i intuicyjny. Weźmy na przykład wystawianie faktur. W infakcie nie musisz nawet znać pełnych danych klienta. Wystarczy NIP, a reszta danych uzupełnia się automatycznie. Dodawanie kosztów także jest proste. Infakt rozlicza je sam, w tym także środki trwałe i amortyzację. Podobnie Infakt pomoże Ci rozliczać koszty pojazdów, zarówno firmowych, jak i kilometrówkę. No i najważniejsze, w Infakcie masz do dyspozycji zespół księgowy, który wspiera Cię telefonicznie, e-mailowo, no i przez czat. Księgowi są dostępni nawet późnym wieczorem, a także w soboty. Najlepiej zatem, jeżeli już teraz założysz bezpłatne konto na Infakcie i otrzymasz 30-dniowy okres testowy. Przekonasz się wtedy, jak proste może być rozliczanie podatku dochodowego internetowo.